Zadanie wykonane. Fleissenhauer, zgłasza się echo. Plus jeden. Słyszę cię, echo. Kogo masz na skrzydle? Tu, brawo. Jesteśmy gotowi do lądowania. Przyjąłem, brawo. Schodzisz tuż za echo. Witamy z powrotem. Kapitan Woland? Pańska obecność to zaszczyt. Ale czy nie powinien pan przygotowywać Dustiego do kolejnej edycji wyścigu lot wokół globu? Wybacz, brawo, ale moja wizyta jest objęta tajemnicą. A jak tam wasz lot? Tak naprawdę obaj marzymy o czymś poważniejszym. O czymś bardziej doniosłym. Na naszą chwałę. Chwała to nie wszystko. Nawet najprostsze zadanie może kiedyś okazać się dla kogoś bardzo ważne. Bez zespołu żaden samolot za wysoko nie zaleci. Oczywiście, ma pan rację. Tak mówią wszystkie gwiazdy wyścigów. Słyszałem, że lubicie się ścigać. Dlatego mam dla was kilka prezentów. Znajdziecie w nich historię uczestników zawodów. Czy ciężko szkoli się kogoś takiego jak Dusty Popylacz? Zazwyczaj nie. Ale pewnego razu Dusty wrócił z urlopu i okazało się, że cały zardzewiał. Chętnie o tym posłuchamy, sir. Kapitanie, jestem gotowy. Możemy trochę popracować. Może przewietrzysz skrzydła, Dusty. Wiem, że dawno nie latałeś. Świetnie. Oby tak dalej, Dusty. To się nazywa dobra robota. Faktycznie pamiętasz, jak się lata, co, Dusty? Czas na akrobację. To ci się na pewno spodoba. Jeśli coś przegapisz i chcesz szybko zawrócić, zrób zwrot o 180 stopni. Jeszcze raz, Dusty. Było łatwe, prawda? Czas na coś trudniejszego. Czas, żebyś nieco rozruszał turbinę. Kieruj się w stronę znacznika. Przyjąłem, kapitanie. Zaraz. Jakiego znacznika? Zaznaczyłem ci pewne miejsce na mapie. Włącz GPS, to je zobaczysz. Znajdź żółty wskaźnik i przeleć przez niego. O tak! Właśnie o to chodzi. Zaliczona im z głowy. Dziesiątkę. O tak! Właśnie o to chodzi! Mam go! Użyj przyspieszenia, aby odszukać kolejny cel. Przeleć przez niego, a na krótki czas zyskasz doładowanie. Zaliczona im z głowy! Chyba wiem, o co w tym chodzi. Bardzo dobrze. Cieszę się, że znów jesteś w obrębie strefy. Pora zająć się czymś poważnym. Jeśli zbierzesz ich wystarczająco dużo, pomogę ci zwiększyć szybkość. Ale ostrożnie. Ani się obejrzysz, a walniesz w ścianę i wytracisz całą prędkość. Lepiej leć prosto. Zapoluj na rejestratory prędkości i pokaż mi, na co cię stać. Tak jest, kapitanie. Musi mieć dobre oko.
Gdzieś tam jest ukryty aparat fotograficzny. Odszukaj go jak najszybciej i skieruj się do kolejnego punktu kontrolnego. Mam go! Musisz zrobić kilka zdjęć. Pewno wiesz, że taki U2 może sobie pstrykać fotki z wysokości 70 tysięcy stóp, ale ty ze swoim aparatem będziesz musiał podlecieć znacznie bliżej. Będę obserwował, jak ci idzie. Musiałam zrobić parę zdjęć. Lotne punkty możesz je zbierać, zaliczając cele podczas wyścigu. Przeleć przez cel z dużym przyspieszeniem, aby go rozbić i zgarnąć ukryte w środku lotne punkty. Musisz rozwalić je wszystkie, nim wyznaczę ci kolejny cel. Pamiętaj, żeby używać przyspieszenia, inaczej nie rozbijesz celu. Udało się! Zamierzam zebrać wszystkie lotne punkty. Tak, udało się! Ten lotny punkt jest mój! Oto ostatni lotny punkt! Zadanie wykonane! Widzisz lampki nawigacyjne na twoich skrzydłach? Dotty je przerobiła, żeby ułatwić ci dotarcie do kolejnego celu. Jeśli miga światełko na twoim lewym skrzydle, udaj się w lewo, aby znaleźć cel misji. Robione! Miga światełko na twoim prawym skrzydle. Udaj się w prawo, aby znaleźć cel misji. Jeśli migają światełka na obydwu skrzydłach, oznacza to, że musisz lecieć prosto, aby znaleźć cel misji. Świetnie, Dusty. To wystarczy. Nieźle się spisałeś podczas ostatniej misji, Dusty. Teraz pora na małe tajne szkolenie klucza zwycięstwa w zakresie walki myśliwskiej. Bierz działko pierścieniowo-wirowe. Jasne. Co? Pierścieniowo-wirowe. Wystrzeliwuje ono silny strumień powietrza. Zdobądź je, a ja skieruję cię do następnego celu. Im szybciej migoczą, tym bliżej jesteś odnalezienia celu. Gdy już go namierzysz, załatw go za pomocą działka wirowego. No, na co czekasz? Do roboty! Dobra, Dusty, trzymaj kurs, wyceluj i... Chyba wiem, o co w tym chodzi. Mówił, żeby uważać na światła nawigacji. Pomogą znaleźć to, czego szuka. Bingo! Mam wszystkie! To była zaledwie rozgrzewka. Dusty wyścigi ma w przewodzie paliwowym. Nawet jeśli nie jest w najwyższej formie, to lot i tak sprawia mu frajdę. Pora sprawdzić zręczność. Przeleć przez wszystkie oznaczone bramki startowe. Jeśli ominiesz bramkę, wytracisz prędkość. Więc postaraj się zaliczyć je wszystkie. Lądowanie. Wiem, że nie ma gdzie wylądować, ale musimy sprawdzić, czy twoje stery wciąż działają prawidłowo.
Przeleć przez pierścienie, udawaj, że to prawdziwe lądowanie. Im więcej pierścieni zaliczysz, tym bardziej wyrównasz lot i tym lepsze będziesz miał lądowanie. Spróbuj trafić we wszystkie. Robota, Dusty. Wracaj do domu. Musimy się przygotować do kolejnego lotu. Czy to rodzinne miasteczko Dustiego? Jest dotknięte suszą. To lotna wulka? Niestety tak jest. Pojawił się tu pewien łobuz, który zatamował rzekę. Rolnicy nie mogli nawadniać upraw i cała okolica zaczęła wysychać. Więc chciałem sprawdzić, co słychać u naszego byłego opryskiwacza pól. Nic się nie martwcie, przyjaciele. Naprawię to wszystko w mgnieniu oka. Wiedzcie, gdzie mam lecieć. Wygląda na to, że muszę rozbić te tamy, ale lepiej najpierw założę pług. Mam go! Teraz mogę staranować tamy. Na kawałki! Co dalej? Poza zasięgiem! Wystarczy rozwalić kilka zapór i rzeka znów popłynie jak dawniej. Właśnie tak! Na kawałki! Co dalej? Co za przyjemne uczucie! Rzeka znów płynie, ale pola są w fatalnym stanie. A to znaczy, że czas na gumnochron. Suchnie ohydnie, ale ma doskonały wpływ na zasiewy. Nie wierzę, że znów czeka mnie gumnochron. Doskonale! Kanister pełen tradycyjnego, konkretnego gumnochronu! Fuj! To świństwo może i ma cudowny wpływ na zasiewy, ale będę nim cuchnął przez tydzień. Teraz mogę już opryskać pola, jak za dawnych czasów. Ach, to wspaniałe uczucie móc wrócić do swojej roboty. Nisko i powoli. Tak zawsze mówił Kowadło. Zejdź tuż nad ziemię, naleć na pole i wypuść gumnochron. Kolejne pole opryskane. Co teraz? Thank you.
szybciej opryskam te pola, tym szybciej pozbędę się ze zbiornika resztek tego gumnochromu. Tak, teraz lepiej. Chyba nie wyszedłem z wprawy. Stodoły wyglądają na nieco zaniedbane, kapitanie. Może je odmaluję, skoro i tak tu jestem. Dobry pomysł, Dusty. Sąsiedzi na pewno to docenią. Dzięki, że przymknął pan oko na nasz plan treningowy, kapitanie. Nie mogę lecieć, póki wciąż jest tu potrzebna moja pomoc. Do pomalowania tych stodół użyj pistoletu lakierniczego. Lecę pomalować miasto na niebiesko! Mam się! Malowanie stodół? Łatwizna! Gdzie jest następna? O tak! Mam cię! Mam go! Malowanie stodół? Łatwizna! Gdzie jest następna? Trzeba pomalować jeszcze kilka budynków i lotna wulka odzyska dawny blask! To była łatwa robota i o wiele mniej cuchnąca niż opryskiwanie gumnochronem. Opryskiwanie upraw i malowanie stodół to może nie jakieś bardzo ważne zadania, ale właśnie potrzeba pomagania innym czyni z Dustiego prawdziwego mistrza. To mówisz, Echo? Że następnym razem my się weźmiemy za opryskiwanie? Nie, myślę, że latamy trochę za szybko na opryskiwanie upraw. Zgłoś się. Mamy trudną sytuację w osadzie. Jej centrum jest całkowicie nieprzejezdne. Przyjąłem, kapitanie. Musisz działać szybko. Mieszkańcy marzną. Najpierw muszę usunąć cały ten śnieg. Zimna. Im szybciej pozbędę się tych zasp, tym szybciej będę mógł się ogrzać. Miodzio! Niesamowicie! A jest już historią! Ej, no! Czas rozgrzać się przy ciepłym ogniu. O nie, wszystkie paleniska zgasły! Lepiej znajdę wyrzutnie flary i na nowo je rozpalę. Mam cię! Teraz muszę rozpalić ogniska. Pozwoli mi się ogrzać. O nie! No to co znaczy włączyć ogrzewanie? Muszę uwielbiać ten ciepły i rozgrzewający blask. A no to co znaczy włączyć ogrzewanie? Kilku nieszczęśników zagubiło się w śniegu. Lepiej ich odszukaj, a następnie za pomocą flary wskaż to miejsce służbom ratowniczym. Przyjąłem, kapitanie. Dusty! Dziękuję za ratunek.
chłopie, mam już dość tego śniegu i lodu. Gdzie oni mogą być? Muszę szukać dalej. Dziękuję za ratunek. Szczęście, że byłeś w pobliżu. Dzięki, Dusty. To by było na tyle. Wszyscy zostali odnalezieni i uratowani. Dobra robota, Dusty. Dzięki tobie wszyscy mogą się dziś cieszyć rozkosznym ciepłem. Cieszę się, że mogłem pomóc, ale następnym razem wolałbym jakąś akcję ratowniczą w tropikach. Zobaczę, co się da zrobić. Daniel? Szuka nowych sponsorów. Z powodu Ripslingera niemal stracił swego najbogatszego inwestora. O tym, jak przegrał z Dustym w wyścigu lot w klubu, Ripslinger myśli wyłącznie o rewanżu. O, siemasz, Ripslinger. Fajnie cię widzieć. Szykowałem się właśnie do przelotu treningowego. Zapomnij o przelocie treningowym, wsioku. Zmierzmy się. Dobra, szykuj się na przegraną. Zobaczymy, popylaczu. Czy to mój lepszy profil? Tak zamierzasz wygrać? Z pomocą kumpli? Oszuście? Daj sobie spokój, Rip. Tym razem też nie wygrasz. Musisz się strasznie bać, że znów wygram. Inaczej nie próbowałbyś tych brudnych sztuczek. Tak zamierzasz wygrać? Z pomocą kumpli? Oszuście? Czy to mój lepszy profil? No dalej, snopowiązałko. Pokaż, na co cię stać. Daj sobie spokój, Rip. Tym razem też nie wygrasz. Na tym zdjęciu widać potężne chmury, kapitanie. Z takich zazwyczaj powstają tornada. Masz dobre oko, brawo. Dusty właśnie szukał schronienia, gdy usłyszał przez radio prośbę o pomoc. Słyszałem, że okolice lotnej Wólki czasami nawiedzają niewielkie trąby powietrzne. Owszem, takie rzeczy się zdarzają, ale tym razem była to prawdziwa anomalia pogodowa. Mayday, mayday! Moje ciągniki są na polu i sam nie mam szansy uchronić ich przed tornadem. Pomożesz mi, Dusty? Jasne, Pete. Nasze tornada są niewielkie. Zobaczę, co da się zrobić. Ej, może przydać się mój okrągły magnes na ciągniki. Jest gdzieś na zewnątrz. Powinien ułatwić sprawę. Dzięki, Pete. Chętnie skorzystam. Mogę pozbierać ciągniki i zabrać je w bezpieczne miejsce. Dobra robota, Dusty. Zapomniałem zamknąć drzwi do stodoły i wszystkie ciągniki wydostały się na zewnątrz. Tym też moja ulubiona maszyna Betty. Hurra! Świetna robota, Dusty. Znalazłeś jeden z moich ciągników. Teraz zabierz tę piękną maszynę w bezpieczne miejsce. Tak jest, Pete. Sobie radzisz, syno. Przy tym ciągniku uważaj na swoje opony, on potrafi wgryźć się we wszystko. Kolejny ciągnik jest cały i bezpieczny.
mi skórę! Teraz zabierz ten ciągnik w bezpieczne miejsce! I załatwione! Założę się, że nie każdego dnia mają taką obsługę. O, Besti, tu jesteś! Stary Pit odchodził przez ciebie od zmysłów. Dusty, dostarcz proszę moją dziecinkę w bezpieczne miejsce. Betsy, jesteś bezpieczna. O, nie wiem, jak ci dziękować, Dusty. Ach, spójrz, Pete. Pogoda ciągle się pogarsza. Sądzę, że całe miasto może być zagrożone. Poczekaj, Dusty. Może przyda ci się mój nowy wynalazek. Leć na lotnisko i odszukaj neutralizator tornad. Że co? Neutralizator tornad! To przenośny laser, który podgrzewa chłodny prąd. Mam cię! Zobaczymy, czy rzeczywiście działasz. Dobra, teraz muszę po prostu wystrzelić z tego czegoś w kierunku tornada. Oby zadziałało. Czasu do stracenia. Muszę się brać za te tornada. To działa! To naprawdę działa! Udało ci się, Dusty! Chłopie, wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami! Daj spokój, Pete. Czego to się nie robi dla przyjaciół? Cieszę się, że wszyscy są cali i zdrowi. Słuchajcie, trochę oberwałem. Chyba przyda mi się pomoc przy lądowaniu. Bez obaw, Dusty! Ubezpieczamy cię! Udało się. Gdyby Dusty nie wrócił, żeby pomóc Pitowi w odzyskaniu ciągników, neutralizator tornad poszedłby z wiatrem, a wraz z nim całe miasteczko. Dusty pokazał odwagę. Mamy tu paru rekrutów, którzy mogliby się w tej kwestii sporo od niego nauczyć. Spójrzcie na to zdjęcie. To El Chupacabra. Słyszałem, że ten facet jest w Meksyku prawdziwą gwiazdą. Traktują go jak bohatera, bo zrobi wszystko dla swoich fanów. A ponieważ El Chu wierzy, że każdy jest jego wielbicielem, często jest bardzo zajęty pomaganiem wszystkim wokoło. Super El Taxi Cabra leci na ratunek! Te biedaczyska próbowały chyba dotrzymać mi kroku na parkiecie i teraz nie mają sił na dotarcie do domu. Bez obaw! Wielki El Chupacabra zaoferuje swoją pomoc jako El Taxi Cabra! Po pierwsze muszę... Haha! Dzięki tobie siła mego wdzięku stanie się nieodparta! Czas dać początek legendzie El Taxi Cabry! Który z moich fanów dostąpi zaszczytu i zostanie pierwszym pasażerem El Chu? A może ona? Nie mogę się zdecydować. Gratulacje, amigo. Masz zaszczyt zostać moim pierwszym pasażerem. To gdzie dziś lecimy? Dzięki, kolego! Adios, amigo. Jeśli kiedyś znów będzie ci potrzebna pomoc El Taxi Cabry, szepnij tylko jedno. Dobry wieczór, mój ukochany pasażerze. Powiedz tylko, gdzie chcesz się udać, El Taxi Cabra. Zadba o resztę.
do łóżka. Muchas gracias, amigo. Śpi smacznie i obyś jutro po przebudzeniu El Chupacabra wita na pokładzie najlepszej na świecie taksówki pasażerskiej. Gdzie masz swój hangaro? Dzięki, skarbie. Gracias, seniori. Dobry wieczór, mój ukochany pasażerze. Powiedz tylko, gdzie chcesz się udać, El Taxi Cabra. Zadba o resztę. Dzięki za podrzucenie. Znikam. Dziękujemy za skorzystanie. El Chupacabra wita na pokładzie najlepszej na świecie taksówki pasażerskiej. Gdzie masz swój hangaro? Adios, moja droga. Teraz zamknij oczy i śnij. Pomocy! Lagrimas. Buenos tardes, amigo. Gdzie mają cię dziś zabrać te potężne skrzydła? Za podrzucenie. Muchas gracias, amigo. Śpi smacznie i... Dobry wieczór, mój ukochany pasażerze. Powiedz tylko, gdzie chcesz się udać, El Taxi Cabra. Zadba o resztę. To najlepszy kurs taksówką, jaki kiedykolwiek mi się trafił. Gracias, señorita. Mam szczerą... Witaj, zacny amigo. Gdzie chcesz lecieć o tak późnej porze? Wygląda na to, że wszyscy moi zmęczeni amigos trafili do swoich domów. Już zasypiają, a ja znikam pośród. Kolejne zadanie zostało idealnie wykonane przez Super El Taxi Cabre. Wow, on jest wspaniały dla swoich fanów. Owszem, niecodziennie wsiada się do taksówki z wielką gwiazdą meksykańskich seriali. A skoro już o tym mowa, dziś w telewizji leci nowy serial z El Chu. Guerra y pasión en tienda de comestibles. Trzeba będzie obejrzeć. Zaraz, czy to nie znaczy wojna i miłość w sklepie spożywczym? Ory? Czy to ma coś wspólnego z kłopotami Dustiego podczas wyścigu lot wokół globu? To było w Himalajach. Rozległa, spalona słońcem pustynia sugerowałaby raczej, że to inne miejsce. Inne miejsce, inny pociąg i pewien bardzo inny samolot. Że jesteś szybszy niż słynny El Chupacabra. Ty naprawdę jesteś loko-lokomotywa. Dobra, miejmy nadzieję, że nie wypadniesz z torów, bo właśnie zaczyna się wyścig. Samym urokiem osobistym wysadzę cię z tych szyn. Czy w tym pociągu są jacyś moi fani? Ten pociąg ma serducho, ale nic nie zdoła pokonać samolotu napędzanego namiętnością. Ty zobaczysz pelerynę, będziesz wiedział, że zwycięzcą został El Chu. Dobry wyścig, amigo, ale nie miałeś żadnych szans z szybkością i zwrotnością El Chupacabra. I jeszcze jedno. Jesteś pociągiem. Piękne zdjęcie lotnej wulki. Założę się, że obecność takiej supergwiazdy wyścigów jak Dusty potrafi okryć miasto wielką chwałą. Z pewnością. Teraz odwiedzają nas nawet międzynarodowe sławy. Tak jak El Chu, gdy odwiedził nas ostatnim razem,
Wszystkich zaskoczyła gwałtowna zmiana pogody. I ruszamy! Właśnie mija pierwszy punkt kontrolny. Dobra robota! Zawodnik przesuwa się w górę stawki i zajmuje miejsce bliżej czołówki. Piękny pokaz umiejętności. W ten sposób nasz zawodnik pnie się w górę stawki. Drobna rada, przyjacielu. Wyścig to nie zabawa. Musisz lecieć szybciej. Błędy zaczynają przynosić skutki. Zawodnik spada na swoją poprzednią pozycję. Kolego, nie obawiaj się o wzrok. Nie rozmazuje ci się. To tylko ja cię wyprzedzam. Nie zakręcisz, Elczu. To Elczu zakręci tobą. Piękny pokaz umiejętności lotniczych. Punkt kontrolny zaliczony z łatwością. Zajmuje pierwszą pozycję. Dobrze mu idzie. Jesteś godnym przeciwnikiem dla Elczu Pakabry. Korzysta z przyspieszenia i osiąga imponujące. Zajmuje pierwszą pozycję. Dobrze mu idzie. Piękny. Zajmuje pierwszą pozycję. Dobrze mu idzie. A właśnie, często tędy latasz? To taka piękna okolica. No dobra, miło się gadało, ale mam wyścig do wygrania. Quidate! Zajmuje pierwszą pozycję. Dobrze mu idzie. Wspaniały pokaz szybkości i techniki. Poczekajmy, aż opadnie kurz i przyjrzyjmy się ostatecznym rezultatom. Nawet tornado nie zniechęci Elczu. No chyba, że mówimy o zapaśniku El Tornado. O tak, gdy się ostatnio spotkali, zamiótł ring El Chupacabrą. Sądziłem, że interesujecie się zapasami. Wiecie chyba, że tam wszystko jest ustawione, prawda? Co? Nie. Hej, brawo! A widziałeś ostatni film z Elczu? Ten, w którym ratuje sieroty nękane przez nikczemną ciężarówkę w czasie lawiny błotnej? Nie, ten, który zaczyna się, gdy Elczu próbuje ratować lotniskowiec stojący bez paliwa na polu minowym. Nie lękaj się, mały stateczku. Kapitan Elczupak Juan już pędzi ci na ratunek. Musi być sprawka jakichś złoczyńców. Nie ujdzie im to płazem. A ja, jako dobry i szlachetny bohater, zaraz znajdę mój wypróbowany olbrzymi magneso. Mam cię! Zaraz będziecie świadkami jak ja, czyli kapitan Elczupak Juan dostarczy wam zbiorniki z paliwem. Muszę uważać przy przenoszeniu paliwa. Po drodze czyhają na mnie paskudne miny powietrzne. Tutaj mój mały benzynowy amigo. Ceremonialnego! Ha, ha! Role się odwróciły!
po raz kolejny wiatr pcha mnie ku zwycięstwu. No, teraz jestem uzbrojony i groźny. Kochane miny, jesteście moi. Muszę zachować wielką ostrożność, uruchamiając zapalniki tych olbrzymich min. Atakowanie wielkich min jest jak gra w kręgle. Trzeba znaleźć odpowiednie działo. Teraz trzeba przymierzyć w prawy zapalnik. Przyłożenie! Może powinienem lepiej poznać ten sport przed użyciem takiej metafory. Si! Perfecto! Si! Perfecto! Excelente! Bueno! Teraz pozostało już tylko wylądować. Sisi, wylądowałem bezpiecznie, a teraz wszyscy robimy hurra! No, to był naprawdę dobry film. Serio? Akcja z wulkanem mnie nie przekonała. Kapitanie, czemu te zdjęcia tak się różnią? Zostały zrobione przed i po tym, jak Ripslinger próbował udaremnić organizację festiwalu Diwali. Ripslinger chciał zniszczyć ulubione święto Ishani, Diwali. Rip przeleciał nad ziemią i zdmuchnął dekorację z kolorowego piasku. Nie wiem, jak udało ci się skotłować te wszystkie rangoli, ale to było podłe. Nawet jak na ciebie, Ripslinger. Ale ja to naprawię. Muszę pokryć piasek malunkami żółtych, pomarańczowych i niebieskich kwiatów. Mam smykałkę do dobierania kolorów, prawda? Będą najlepsze Diwali, jakie kiedykolwiek obchodziliśmy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Wszystko załadowane, można jechać. Myślę, że dałoby się jeszcze bardziej ożywić to miejsce. Lecąc nad polami, widziałam sterty żółciutkiego piasku. Może udałoby mi się go rozsypać tutaj, a następnie odmalować rangoli. Przez ciebie, Ripslinger, ryzykuję zatarcie silnika. Ale warto, jeśli to pomoże uratować festiwal światła. Przez ciebie, Ripslinger, ryzykuję zatarcie silnika. Ale warto, jeśli to pomoże uratować festiwal światła. Ojej, jak uroczo!
czuje Ritzlinger, ryzykuje zatarcie silnika. Ale warto, jeśli to pomoże uratować Festiwal Światła. Wygląda to znacznie lepiej, ale jeszcze nie skończyłam. Teraz, gdy zebrałam kwiaty i rozsypałam piasek, lepiej odmaluję samoloty i uczestników festiwalu. Do tego będzie mi potrzebny pistolet lakierniczy. Właśnie o to chodzi. Teraz muszę pomalować samoloty i uczestników. Gotowe! Mam cię! Chciałeś wszystko zniszczyć, Ritzlinger. A teraz się okazuje, że dałeś mi tylko pretekst, by wszystko przygotować lepiej. To łaskocze. Chciałeś wszystko zniszczyć, Ritzlinger. A teraz się okazuje, że dałeś mi tylko pretekst, by wszystko przygotować lepiej. To łaskocze. Dziękuję, Ishani. Uwielbiam ten kolor. Dobra robota i to moja. To łaskocze. Dziękuję, Ishani. Uwielbiam ten kolor. Wybornie! Niech rozpoczną się obchody! Sir, wolno spytać, co to za niewyraźny obiekt na tym zdjęciu? A, to Ishani, lecąca szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Szkoda, że tego nie widziałem. Musiała niesamowicie wyglądać. Ritzlinger nafaszerował przygotowane dla Ishani paliwo własną nielegalną mieszanką. Nie mogła się zatrzymać. Jak, Ishani, czujesz tę prędkość? Uważaj, żebyś nie wypadła z trasy. Ritzlinger, aleś ty dziecinny. Ojejku, przepraszam. Znowu pokażesz mi swoją dobrą stronę, Rip. Oj, zaraz. Przecież ty jej nie masz. Ups! Masz trudności z celowaniem? Ach, to wręcz zbyt łatwe. Okazało się, że Ishani zyskała przy tej szybkości niesamowitą zwrotność. Po raz kolejny brudne gierki Ritzlingera odbiły mu się czkawką. Nie wiem, co tu zaszło, ale założę się, że Ritzlinger miał z tym coś wspólnego. Co roku w rodzinnym mieście Ishani odbywa się wyścig, który ma uczcić święto Diwali. Ale tym razem Ritzlinger postanowił w tym przeszkodzić, sabotując wyścig i same obchody. Ach, Ritzlinger, coś ty zrobił tym razem!
Okazało się, że kumple Ripslingera, Ned i Zed, ukradli paliwo przygotowane dla Ishani na zawody i ukryli je w licznych glinianych dzbanach. Jeśli chciała wziąć udział w wyścigu ku czci festiwalu Diwali, musiała rozbić wszystkie dzbany i odzyskać paliwo. Jak uroczo! Cudownie! Mam już prawie całe paliwo przygotowane na wyścig. Fantastycznie! Tu jest jeszcze więcej mojego paliwa. Cudownie! Mam już prawie całe paliwo przygotowane na wyścig. Muszę rozbić te gliniane dzbany, jeśli mam odzyskać swoje paliwo. Jeszcze jeden. To był ostatni. O nie! Ned i Zed całkowicie rozładowali generatory elektryczne przygotowane na festiwal Diwali. Co my teraz zrobimy? Chwila! Mam pomysł. Może dzięki burzy udałoby się naładować generatory. Po pierwsze, muszę znaleźć piorunochron. Gdy błyskawica trafi w odgromnik, będę mogła zebrać ładunek i zasilić nim generatory. Mam go. Teraz pędę pod chmury burzowe. Uderzenie kręci mi się w głowie. Już prawie. Potrzebuję jeszcze trochę mocy. Śmigło? Jej! Mocne uderzenie kręci mi się w głowie. Nareszcie! Wiedziałam, że to zadziała. Dobra. Mamy prąd i odzyskałam swoje paliwo. Zaraz, zaraz. A co tak podekscytowało obsługę? Ishani, to pracownicy Alei Serwisowej. Ned i Zed przepędzili ich przed namiotu wyścigowego i chcą, abyś pomogła im wrócić. O, oczywiście. Tylko najpierw muszę znaleźć magnes. Doskonale. Teraz po prostu zbiorę tych pracowników i przeniosę ich do namiotu wyścigowego. Trzymajcie się! Bardzo dziękuję. Chyba pora wracać do pracy. Się. Wracamy, żeby rozpocząć wyścig. Dziękuję. Naprawdę doceniam pomoc.
załatwione. O, mam nadzieję, że teraz będę mogła w końcu przystąpić do wyścigu. Tak, dzięki Ishani, obsługa mogła wrócić do pracy i przygotować wyścig z okazji festiwalu Diwali. A stary Ripslinger pewnie znów topił smutki w kwarcie oleju. A co ten wypalony fajerwerk robi w pańskim pudle z prezentami, kapitanie? A, to? Cóż, wiąże się z nim ciekawa opowieść. Z wybuchowym zakończeniem? Błagam cię, przestań! Jestem wyścigową mistrzynią, a mimo to mam latać z magnesem i sprzątać cudzy bałagan. Chłopaki, mam magnes. Teraz możecie mi podziękować. Teraz, jak sądzę, trzeba pozbierać i ustawić fajerwerki. O, tam po prawej jest fajerwerk. Ciekawe, jakiej sztuczki będę musiała użyć, żeby odpowiednio je odpalić. Szkoda, że moi wielbiciele nie mogą mnie teraz zobaczyć. Och, ale przecież mogą. Witam wszystkich. Jestem w tym naprawdę dobra. Oglądacie to, kochani? Wiem, że tak. Bardzo ładnie. Jestem w tym naprawdę dobra. Jej! Oglądacie to, kochani? Wiem, że tak. Jestem w tym naprawdę dobra. Jej! Oglądacie to, kochani? Wiem, że tak. Ishani, pod wielkim murem stoi tłum z fajerwerkami. Niestety, nikt nie pomyślał o zapałkach. Odpalanie fajerwerków zapałkami jest niebezpieczne. Też im to mówię. Może uda ci się znaleźć flarę i rozwiązać ich problem. Na pewno. Mam dla was ogień, przyjaciele. Pora odpalić te fajerwerki, żebym mogła w końcu trochę odsapnąć. Tak! Ach, nie ma za co. Wiecie, to nawet fajna zabawa. To było urocze! Wow! Bardzo ładnie! Pomocy! Wiecie, to nawet fajna zabawa! Wow! Idealnie! Chyba już czas rozpocząć przedstawienie. Genialnie! Yeah! O, to było urocze! No, to był imponujący pokaz. Cieszę się, że mogłam pomóc. Och, nie wolno mi zapomnieć o finale. Pora uderzyć w gong i posłać w niebo ostatnią partię sztucznych ogni. Ore, brawo!
Jakie to piękne! Co za uroczy spektakl! Ups! Ojej, w tej historii naprawdę jest dużo ognia. A czy wyjaśniło się, kto był sprawcą tych wszystkich kłopotów? Pewności nie ma, ale wszyscy podejrzewaliśmy, że był to ktoś lekko zielony z zazdrości. No jasne. Ripslinger. Coś nie tak z tym gościem? Kompania naftowa? Toż to legendarne miejsce. Gdy następnym razem będziemy w Niemczech, koniecznie musimy tam zajrzeć. Tamtejsze zabawy potrafią być naprawdę huczne. A po wyścigu lot wokół globu zaszaleliśmy tam tak ostro, że aż siadło zasilanie. Bezowa! Postawię te stacje zasilające na nogi, nim zdążysz zapytać kawa czy herbata. Chyba będę musiał rzucić nieco światła na całą sytuację. Najlepiej użyć w tym celu wyrzutu. No i proszę, mocuję się tutaj i... O, to łaskocze. Zaraz uporam się z tymi pochodniami. Zapalona. Udało się. Niech stanie się światłość. Moment, przecież już to zrobiłem. Doskonale, kolejny cel zaliczony. Bulldog w dziesiątkę. Ależ ja mam. Zapalona. Udało się. Dziesiątkę! Ależ ja mam tutaj. Długie wieczory, ale jednak trochę tu za ciemno. Z pochodniami sprawa załatwiona, ale generatory wciąż stoją. Co by tu zrobić? O, już wiem. Zorganizuję sobie piorunochron i sam się naładuję. Mam piorunochron. Wyśmienicie. Teraz trzeba tylko znaleźć jakieś źródło prądu. Chmury burzowe na 12. Trzeba się do nich zbliżyć. O, mam tylko nadzieję, że nie będzie bolało tak jak ostatnio. Udało się. Bulldog 1, chmura 0. Dobra robota. Imponująca robota, jeśli wolno mi tak o sobie powiedzieć. Wstrząsające i pomrowienie. Brawo! Kto by pomyślał, że z naładowaniem tych generatorów będzie tyle roboty? Udało się. Bulldog 1, chmura 0. No nieźle. Moc została w pełni przywrócona. Możemy kontynuować zabawę. Zaczyna się kończyć olej napędowy do zasilania generatorów. Wywołam przez radio niemiecki korpus powietrzny. Niech podrzucą jakiś zapas. Mogę użyć wyrzutni flar do oznaczenia punktów zrzutu. Udało się. Olej napędowy w drodze. Au! Olej dla wszystkich!
wszystkich. Ej, ale zostawcie mi trochę, jeśli łaska. I jeszcze jeden transport. Leci następny. Uważać tam na dole. Ale nie zrzucą nam ani kropli, jeśli nie oznaczę miejsca. Olej dla wszystkich! Ej, ale zostawcie mi trochę, jeśli łaska. Leci następny! Uważać tam na dole! Jeden transport. Leci następny. Uważać tam na dole. Teraz odpalimy stary i zaraz dostaniemy przesyłkę. Rara oznacza punkt zrzutu. Dzięki przywróconej mocy i dużym zapasom paliwa zabawa może trwać godzinami. No, Bulldog na pewno został bohaterem. Owszem. Ej, kapitanie, co to za miejsce? Jak na lotnisko na samym środku pustkowia, to jest całkiem do rzeczy. Prawda, wygląda jak na pocztówce. O, to wszystko robota Bulldoga. Ten gość to największy czyścioch ze wszystkich znanych mi samolotów. Te stare banery są odrażające. Rozwijając je, wyświadczymy społeczeństwu przysługę. Bulldog usłyszał, że to miejsce ma być metą kolejnego odcinka wyścigu Lot wokół globu. I postanowił tu posprzątać. Bardzo dobrze. Ale pewnie będę musiał sobie poprawić lakier. Doskonale. Jeszcze tylko kilka. Widzowie mają do podziwiania o jeden baner mniej. Doskonale, jeszcze tylko kilka. Na kawałki. Ta podupadła osada potrzebuje prądu, ale żeby go zapewnić, muszę najpierw znaleźć magnes. Mam. Gdy już mam magnes, mogę zgromadzić akumulatory i postawić to miejsce na nogi. Akumulatory są olbrzymie. Mam jeden. Dostawa specjalna. A niech to. Te akumulatory są olbrzymie. Lepiej poszukam akumulatorów do zasilenia osady. Prąd pojawi się w mgnieniu oka. Mam jeden. To powinno wystarczyć. Dobiega końca. Do zrobienia zostało już tylko jedno. Skoro to miejsce odzyskało dawny blask, muszę zdobyć aparat i wykonać kilka zdjęć okolicy do plakatów promujących wyścig Lot wokół globu.
starszy. Teraz kolesie organizujący wyścig lot wokół globu mogą reklamować zawody w dziewiczej, pustynnej okolicy. Gdy zawodnicy wreszcie się pojawili, końcowy etap odcinka utrudniła wyjątkowo silna burza, a ta pustynna oaza okazała się prawdziwym wybawieniem. To pewnie jak zobaczyć pokład Fleissenhauera po ciężkiej walce na morzu. Nie dajmy się ponieść emocjom, marynarzu. Hej, kapitanie. Na tym zdjęciu Bulldog jest na szarym końcu. O co tu chodzi? No właśnie było najdziwniejsze. Podczas tego wyścigu miały miejsca sytuacje, które zmusiły każdy samolot do twardej walki o przetrwanie. O rety! Piekło i szatani! Co tu się dzieje? Zaczynamy! Zdołał pokonać pierwszą bramkę! Co za początek! Błędy zaczynają przynosić skutki. Zawodnik spada na swoją poprzednią pozycję. Wiesz co? Myślę, że nawet mimo kiepskiego startu i tak będę na mecie przed tobą. Zawodnik traci pierwszą pozycję, ale nie zostaje daleko w tyle. Mijamy półmetek i ten zawodnik ma już za sobą połowę punktów kontrolnych. Teraz czas na pozostałe. Zawodnik ląduje za plecami nowego lidera, ale ten wyścig się jeszcze zajmuje pierwszą pozycję. Dobrze mu idzie. Normalnie byłbym już daleko z przodu, ale pomyślałem, że zostanę w tyle na pogawędkę. Mijając tę bramkę, zawodnik znalazł się już na półmetku. Oby tak, zawodnik traci pierwszą pozycję, ale nie zostaje daleko w tyle. No? Jakie to uczucie ścigać się z mistrzem? Cały pokaz szybkości i techniki. Poczekajmy, aż opadnie kurz i przyjrzyjmy się ostatecznym rezultatom. To były najbardziej dramatyczne zawody w całej historii wyścigu. Co tu się dzieje, sir? Cóż, wyścigi to nie tylko blaski. Chwała, chłopcy. Nawet najlepsi zawodnicy muszą znaleźć czas na spotkanie ze sponsorami. W przypadku Bulldoga oznaczało to konieczność zapewnienia rozrywek jego bogatym wielbicielom z Dubaju. Ta aerodynamiczna sylwetka nie zdzierży żadnej ładowni. Jeśli mam gdzieś zabrać swoich sponsorów, to potrzebny mi magnes pasażerski. Pierwszej klasy, rzecz jasna. Ten magnes jest naprawdę ciężki. Dobrze, że poćwiczyłem dziś rano. I lecimy, a tam jest cel naszej podróży. Nie umiem, ser. Jestem Brytyjczykiem. Wybornie! Im szybciej lecę, tym krócej trwa podróż. Cieszę się, widząc, że inwestujesz moje pieniądze w silnik. Fantastycznie! Pól
Doc, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Zdumiewające! O kurcze! Inaczej nie umiem, ser. I lecimy, a tam jest cel naszej podróży. Cieszę się, widząc, że inwestujesz moje pieniądze w silnik. Fantastycznie! Zwalniaj, chcę poczuć prędkość, za którą płacę. No i tak właśnie wygląda życie za kulisami wyścigów. Misja wykonana. Do kolejnego sezonu. Dobrze, że jesteśmy tylko częścią widowni. Witajcie w lotnej wulce, chłopcy. Miło, że dołączyliście. Przyjemność po naszej stronie. Ale podobno ma pan dla nas jakąś robotę. W istocie. Dowództwo chce, byśmy zabrali tych gości przestworza. Mamy im pokazać, jak się lata. Ale wszyscy spóźnili się na pierwszą lekcję. Radar pokazuje, że zeszli z kursu, kapitanie. Są rozsiani po całej mapie. Lepiej ich pozbieram. Nie możemy dopuścić, żeby zgubili się jeszcze bardziej. Brawo, użyję magnesu do zebrania tych nieboraków. Możesz mi podpowiedzieć, gdzie ich szukać? Niestety, ser, radar nie działa. Obawiam się, że jest pan zdany na siebie. Dobra robota, ser. Teraz, jeśli mogę, powinien pan wypuścić tych rekrutów, by sami mogli poczuć, jak się lata. Mam cię, koleżko. Teraz sobie polatamy. Miłego lotu! Dobrze. Tylko pamiętajcie, żeby nie patrzeć w dół. Mam cię, koleżko. Teraz sobie polatamy. Houston, start udany. O to chodzi. Otwórz oczy. Dobra robota, chłopaki. Skoczę po wasze licencje pilotów. Zasłużyliście na nie. Tak jest, koledzy. Dobra robota. A teraz po wyrzutnie licencji. Mam wyrzutnie licencji, chłopcy. Zaraz zacznę je rozdawać. Proszę bardzo. Było pewne, że... Dobra, chłopaki. Latanie może i jest zabawne, ale to, co wystartowało, kiedyś musi wylądować. Pora wracać na ziemię. Lądowanie? To chyba miało być na następnej lekcji. Za dobrze by wam było. Za mną.
niezła robota. Naprawdę zapewnił pan tym rekrutom wrażenia, których nigdy nie zapomną. Ciekawe, czemu dowództwo chciało, żeby uczyć ich latać? Sir, układ tego szlaku jest łudząco podobny do wyżymaczki, na której trenuje kluczy zwycięstwa. Owszem, i coś mi się zdaje, że ten koleś tam to numer czwarty. Jeden z zarządców tego miejsca. Jesteście uważni, chłopcy. To zdjęcie wyżymaczki zostało zrobione zanim dołączyłem do eskadry. Wchodzę na kurs docelowy. Zobaczmy, ile z tych dziecinek uda mi się rozwalić, nim czas dobiegnie końca. Przelecieć przez cele i zniszczyć je. Żaden problem. Trzymać się. Muszę zniszczyć cele. Czas upływa. Lecieć przez cele i zniszczyć je. Żaden problem. Zrealizowany. Trasa ukończona. To mi wygląda na misję ratunkową. Już rozumiem. Mam. Odliczanie do rozpoczęcia misji ratunkowej. 3, 2, 1. Ruszam. Klara wystrzelona. Pochodnia w powietrzu. Klara wystrzelona. Misja zakończona. Oznaczyliśmy zaginionych dla ekipy ratunkowej. Czas na symulację walki. Muszę zdobyć działko, a potem zestrzelić makiety nieprzyjaciół. Działko wirowe załadowane i gotowe. Zaczynamy symulację walki. O to chodzi. Macie. O to chodzi. Ucie. O to chodzi. Zmniejszanie odległości od celu zakończone. Pora zestrzelić cele. O to chodzi. Trzymajcie. Trzymajcie. O to chodzi. Dobrze.
Dobra, to już wszystko. Mogę przejść do kolejnej fazy. Od lat nie miałem takiej frajdy. Hej, brawo! Spójrz na to zdjęcie. Kapitanie, gdzie je zrobiono? Szkoliłem rekrutów ze skadry Klucz Zwycięstwa. Jakimś cudem znaleźliśmy się w Chinach podczas Święta Sztucznych Ogni. To brzmi ciekawie. Uwaga, rekruci. Jeszcze ty się skończyły. Będziemy musieli przelecieć przez tę kolorową burzę ognia. Zachowujcie spokój, trzymajcie kurs i zobaczymy, jak wam pójdzie. Próbujcie mnie pokonać. Dobra, wynośmy się z tej wielobarwnej burzy, nim wszyscy się upieczemy. Zgłasza się grzechotnik. Nie wiem jak wy, chłopaki, ale ja mam zamiar wyjść z tej matni jako zwycięzca. Ha, ha, ha. Lećcie śladem punktów kontrolnych i pamiętajcie, macie spróbować mnie pokonać. Tu mleczarz, ser, jesteśmy gotowi do tej akcji. Nie pokonać! Uwaga, eskadra, macie przelecieć przez to miejsce. Pamiętajcie o tym. Gratulacje. Wszyscy przelecieliśmy w jednym kawałku. Dobra robota, Kluczu Zwycięstwa. Jestem z was dumny. Jak ja byłem rekrutem, ominęły mnie takie misje szkoleniowe. Chłopcy, nawet nie wiecie, jaki mieliście fart. Ser, nigdy wcześniej nie widziałem pana na tak oficjalnym zdjęciu. Kiedy je zrobiono? O tak, pamiętam to zdjęcie. Poleciałem z zadaniem zebrania danych ze stacji meteorologicznej na Pacyfiku, gdy matka natura postanowiła wtrącić swoje 3 grosze. Od lat nie widziałem takiej burzy. Padły przez nią wszystkie generatory. Założę się, że zdołam je naładować za pomocą piorunochronu. Muszę tylko skorzystać z okazji, jaką daje burza. To wystarczy. Dobrze. Ten generator jest naładowany i działa. Chyba muszę wrócić pod chmury po więcej prądu. O, tak! O to chodzi. Dobrze. Ach, generator jest włączony i działa. Teraz kolej na następny. Pierwszy przystanek, chmury i więcej energii. O, wystarczy. O to chodzi. To już ostatni. Stacja meteorologiczna znów ma źródło zasilania. Rozpoczynam transfer danych. Coś mi się zdaje, że burza przybiera na sile. Wszędzie tworzą się trąby wodne. Muszę to wykorzystać i zebrać trochę dodatkowych danych pogodowych z wnętrza tych trąb. O, teraz mogę zebrać dane z wnętrza tych wirów. Thank you.
zgromadzone. Ruszam do następnego wiru. Ruszam do następnego wiru. Nie zastanawiaj się. Po prostu wleć w środek, zbierz dane i wiej. Dane zgromadzone. Nie było tak źle, jak myślałem. Tu wieża kontrolna lotniskowca. Proszę zameldować się w wyznaczonym obszarze i przystąpić do procedury lądowania. Doskonale, że udało się panu zebrać wszystkie dane, sir. Od lat czekaliśmy na takie informacje. Udanego lądowania! Wieża, jestem na pokładzie. Teraz wyjmij przed tym tornadem, zanim wylądujemy w Kansas. Zawsze byłem dumny z przynależności do klucza zwycięstwa. Ten emblemat dodawał mi odwagi w starciach ze światem pełnym wyzwań. Kapitanie, czemu zatrzymał pan akurat tę fotografię? Powinna trafić do galerii asów klucza zwycięstwa. Volo pro veritas, synu. Latam w imię prawdy, nie próżności. Poza tym nie chciałbym, żeby tak obiecujący rekruci oberwali błyskawicą podczas zabawy w... Echo! Zdejmij natychmiast ten odgromnik. Rozumiem. Tak sobie patrzę na Fleisenhauera i zdaje mi się, że wy też macie coś do opowiedzenia. Tak jest. Nasz piękny okręt wpakował się w nie lada tarapaty. To prawda. Fleisenhauer był ze wszystkich stron otoczony górami lodowymi. Ale później Bravo i ja ruszyliśmy do akcji. Opowiedzcie o tym. Jak ocaliliście lotniskowiec? Echo, otrzymaliśmy rozkazy. Przyjąłem, Bravo. Słyszę cię wyraźnie. Możesz mówić. Echo, żeby przebić się przez ten lód, musisz zdobyć urządzenie zwane dźwiękowym lodołamaczem. Zrozumiałem. Przystępuję do poszukiwań lodołamacza. Do zobaczenia po drugiej stronie. Echo do Bravo. Echo do Bravo. Mam dźwiękowy lodołamacz. Biorę się za niszczenie kry. Przyjąłem echo, masz zgodę na rozpoczęcie akcji. Trzymajcie! Trafiłem! Trafiłem! Dziesiątka! Stwierdzam, cel zniszczony. Niezła robota, echo. Właśnie o to chodzi. Pracuj tak dalej, echo. Wszystkie lodowce zniszczone. Fleisenhauer ma otwartą drogę. Dobra robota, Echo, ale to jeszcze nie koniec. Weź kurs na latarnię morską, tam też solidnie przymroziło. Przyjąłem, Echo bez odbioru. Góry lodowe zniszczone. Brawo do Echo. Nie zmniejszaj obrotu silnika, kolego. Musisz nas stąd wyprowadzić. Nie możemy nawet zatrapać kadłuba. Przyjąłem. Co mam robić? To proste zadanie desantowe. Zbierz te boje i zrzuć je na kursie, którym... Magnes zdobyty. Przechodzę do kolejnej fazy operacji. Dobrze ci idzie, Echo. Teraz rozmieść boje, żebyśmy mogli się chłodno pożegnać z okolicą. Widzimy boje. Ładnie ustawiona.
Pozycja boi potwierdzona. Doskonała robota, Echo. Widzimy boję. Ładnie ustawiona. Pozycja boi potwierdzona. Doskonała robota, Echo. Echo do brawo. Zgłoś się, brawo. Wszystkie boje rozmieszczone. Macie przed sobą czysty szlak. I tak, za pomocą bojek wyprowadziliśmy Fleisenhauera z tych lodowych zasieków. Bez jednego draśnięcia. Ta wasza relacja nie jest aby trochę przesadzona? Absolutnie nie. Tak mroźnego miejsca nigdy jeszcze na oczy nie widziałem. No nie wiem, Echo. Kapitana też na pewno nieźle zmroziło, jak ostatnio sunąłeś ogonem tuż nad ziemią. Rzućcie okiem na ten obrazek, chłopcy. Coś wam to przypomina? Tak jest, kapitanie. To szlak przez wyżymaczkę. Każdy samolot, który tędy leciał, ma to wypisane na skrzydłach. To prawda. Żaden rekrut nie może dołączyć do klucza zwycięstwa, póki sam nie przeleci przez wyżymaczkę. A o ile dobrze pamiętam, nawet Echo z trudem dotarł do linii mety. A ja myślę, że coś ci się chyba popsuło od tego mrozu, brawo. Pamiętam to zupełnie inaczej. Otrzymałem zgodę na pierwszy przelot przez wyżymaczkę. Miałem pokonać trasę i przed upływem czasu zdjąć tyle celów, ile zdołam. Przyszła pora rozgonić parę chmur. Sekundy, których nie mam za wiele. Nie ma czasu na szukanie prześwitów. Mam cele do zlikwidowania. O tak, to wyzwanie to bułka z masłem. Symulator walki włączony. Zadanie: zdobyć działko na farbę. O to chodziło. Działko na farbę gotowe do akcji. Teraz zamaluję wrogą prosto w dziób. Namierzony i pokolorowany. O tak! Bingo! Hej, koledzy, zdaje się, że brakuje wam trochę koloru. Co wy na to? Mam cię! Ostatni cel przemalowany. Wyglądacie dobrze, chłopcy. O wiele lepiej niż przedtem. Uff, dam radę. Ostatnie zadanie rozpocznie się, gdy tylko zdobędę wyrzutnię flar. Thank you.
Wyrzutnia flar zdobyta. Mam wyrzutnię flar. Teraz muszę odszukać zaginionych i oznaczyć z jej pomocą ich pozycję. Ci biedacy będą uszczęśliwieni, gdy zobaczą. Jednostka 1-9, jestem uratowany. Dzięki, kolego. Jednostka 2, Charlie Tango. Widzę na horyzoncie statek ratowniczy. Teraz leć po moich kumpli. Odszukać zaginionych, odpalić flary i zaliczyć wyzwanie. Prosta sprawa. Jednostka 3, Romeo Alfa. Myślałem, że już po mnie. Dzięki, Echo. Jednostka 8, Oskar Zulu, cała i zdrowa. Świetna robota, Echo. Ucha! Pokonałem ten tor. Kolejna ćwiartka oleju będzie miała smak zwycięstwa. Klucz zwycięstwa jest z siebie dumny. Dzięki. Jestem szczęśliwy, że... Zaraz, chcesz powiedzieć, że pobiłeś mój czas? Świetnie. Teraz znów będę musiał przepuścić się przez wyrzymaczkę. Hej, kapitanie! A słyszał pan kiedyś, jak Bravo i ja mieliśmy nasz własny lot wokół globu? Naprawdę? Jakim cudem? Wyścig miał zostać odwołany z powodu burzy lodowej, w wyniku której zamarzły wszystkie punkty kontrolne. Więc Echo i ja zostaliśmy wysłani do odladzania bramek i uratowaliśmy wyścig. Mój własny wyścig, lot wokół globu. Wystarczy tylko skruszyć lód i oczyścić te punkty kontrolne. Bingo! Jestem tym dobry, czy mi się zdaje? O, tak! Trafiłem! Ucha! Ten jest już czysty! Mam cię! Bingo! Trafiłem! Jestem tym dobry, czy mi się zdaje? O, tak! Ten jest już czysty. Mam cię. Dziesiątkę. Tak. Trafiłem. Jestem tym dobry, czy mi się zdaje? O, tak. Trafiłem. O, tak. Kolejny odrodzony. Ucha! Ten jest już czysty. Trafiłem. Mam cię. Jestem tym dobry, czy mi się zdaje? Dziesiątkę. Bingo. O, tak. Trafiłem. Ucha! Ten jest już czysty. Mam cię. Dziesiątkę. Kolejny odrodzony. O, tak. Bingo. Mam cię. I tak oto dzięki moim fantastycznym umiejętnościom lotniczym wyścig mógł rozpocząć się na czas. Daj spokój, Echo. To był twój popis. Szkoda tylko, że nie możemy ponownie zamrozić tych bramek, żebym mógł spróbować pobić twój czas. Da, wielka szkoda. Coś słyszałem o jakiejś misji zwiadowczej, która zwróciła na was powszechną uwagę. Opowiecie mi o tym? Rozkazy były bardzo proste, sir. Mieliśmy rozmieścić kilka czujników wokół aktywnego wulkanu. Brzmi mało skomplikowanie. I co się stało? Ten wulkan był trochę zbyt aktywny. Brawo do Echo.
Mam nadzieję, że mnie słyszysz, Echo, ponieważ Fleisenhauer musi zbliżyć się do tego wulkanu, aby zebrać odczyty z czujników. Kłopot w tym, że drogę blokuje istna rzeka lawy. Przyjąłem. Kilka serii z lawogrzmotu powinno usunąć te przeszkody. Oczyszczę drogę, aby Fleisenhauer mógł dokończyć rejs. Brzmi nieźle. Musisz jak najszybciej zdobyć lawogrzmot. Aha, i unikaj tych ognistych kul. Mam ten miotacz. Przyjąłem. Teraz zacznij kruszyć głazy. Wulkan pluje ogniem i dziwnym trafem celuje prosto w nasz lotniskowiec. Mam cię! Dziesiątkę! Bingo! Dziesiątkę! Mam cię! Trafiłem! Bingo! Mówi Echo. Aktualizacja statusu misji. Jestem w drodze po magnes, niezbędny do zebrania czujników. Przyjąłem, Echo. Cel znajduje się w wiosce. Powtarzam, magnes jest w wiosce. Mam cię. Polecisz ze mną na małą wycieczkę. Dobra, Echo. Musisz teraz zebrać i rozmieścić te czujniki. Użyj magnesu, żeby je pochwycić. Oddaj spokój. Dzięki mej magnetycznej osobowości te czujniki same będą się do mnie kleiły. Zgłoś się, Bravo. Mam czujnik. Przyjąłem, Echo. Telemetria wskazuje, że sygnał jest bardzo słaby. Zrzuć czujnik nad celem. Zrozumiałem. Zmieniam kurs. Przygotowuję się do zrzutu. Koncentracja, Echo. Zrzuć te czujniki. Rozejrzyj się wokół wulkanu. Odpalone kolorowe flary naprowadzą cię. Dobra robota, Echo. Pośpiesz się i rozmieść kolejne czujniki. Temu wulkanowi odbija się jak po starym płynie hamulcowym. Czujnik jest w moim posiadaniu. Nieźle. Rozłóż te czujniki, żebyśmy mogli wycofać je spod tego wulkanicznego pieca. Mam cię. Idziesz ze mną, mój analityczny kolego. Echo do Bravo. Zgłoś się, Bravo. Cel jest centralnie przed tobą. Powtarzam. Cel jest centralnie przed tobą. Przyjąłem, Rudolfie. Teraz tylko nie strać kontroli i spokojnie wyląduj. Dzięki, stary. Przypiekłem sobie stery nad tym wulkanem. Do zobaczenia na pokładzie. Można zatem powiedzieć, że nie ma nic trudniejszego niż proste misje zwiadowcze. To prawda, ale za to dobrze się o nich opowiada. A jaka była później impreza? Wszyscy dali ognia. Dobrze, że są maści na oparzenia. To naprawdę niesamowite opowieści, kapitanie. Myślę, że rozumiem, co chce pan nam przekazać. Nawet najprostsze zadania mogą komuś pomóc w nieprawdopodobny wręcz sposób. Tak, to prawda. Bez zespołu żaden samolot za wysoko nie zaleci. Święta racja, synu. Ale, ser, skąd ma pan taką dokładną wiedzę na temat tych wszystkich misji? Tak, w niektórych nawet nie brał pan udziału. Chyba mam jeszcze kilka opowieści. Może następna rozjaśni wam w głowach. Rodzinne miasteczko Dastiego. Tuż po tym, jak zrobiono to zdjęcie, na lotną wulkę spadła masa kłopotów. A to za sprawą jednego niezadowolonego samolotu. Ripslingera. Właśnie. Zniszczyłeś nam zawodowcom nasze wyścigi, wieśniaku. Jestem bardzo pamiętliwy, więc ci się zrewanżuję, niszcząc twoje miasto. Po pierwsze rozwalę wszystkie banery, z których Dusty szczerzy swój pszenno-buraczany dziób. Tak wygląda konfrontacja z prawdziwą wielkością, popylaczu.
prosto w śmigło. Tak wygląda konfrontacja z prawdziwą wielkością, popylaczu. Gdzie te banery? Czeka mnie trochę rozwalania. O, tak mi przykro, że połamałem twój baner, Dusty. Myślałem, że to ty. Jedynym, który zachowa dziś uśmiech, będzie zielone tornado. Co? Nie ma już banerów? Możesz uznać swoją twarz za wymazaną, popychaczu. Myślę, że upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Zniszczę wieże wodne, a ich resztkami zablokuję rzekę. Brak wody to brak zbiorów. Muszę znaleźć działko wirowe, żeby zniszczyć te wieże. O tak, ta dziecinka zamieni wieże wodne w sterty trzask. Zielone tornado uderza ponownie. Ta, chcę jeszcze raz. Gdzie następna rudera? I proszę. Teraz, gdy rzeka jest pełna szczątków, ktoś będzie musiał ją oczyścić. To robota w sam raz dla wioskowego głupka. Pora wziąć na celownik dumę i radość lotnej wulki. Pola kukurydzy. Jeśli przelecę tuż nad zasiewami na pełnym gazie, obrócę je w perzynę. Uwaga, tsunami! Spójrzcie tylko, jak fruwa ta kukurydza. Załatwię sprawę z polami i opuszczam tę zapyziałą dziurę. Ostatnie pole kukurydzy. Nauczę pomywacza i innych potencjalnych wiejskich rajdowców, że nie należy drażnić kolesi z nie swojej ligi. Lipslinger odleciał, zostawiając po sobie zniszczone pola, strzępy banerów i zatamowaną rzekę. Co? I tyle? Lipslinger po prostu sobie odleciał? Nikt go nie mógł powstrzymać? Bez obaw, Dusty wrócił i doprowadził wszystko do porządku. A co do Lipslingera, to on też się w końcu doigrał. Mistrz wyścigowy popylacz to wandal graficiarz. Niemożliwe, to nieprawda. Masz rację, Bravo. Dusty nie jest chuliganem. To była prowokacja Lipslingera. A to drań. Co zrobił tym razem? Czas pokazać całemu światu, że opryskiwacze pól nie należą do wyścigowej elity. Odrobina pomarańczowej farby i będę wyglądał jak Dusty. A cała wina za wyrządzone szkody spadnie na niego.